powodu przymusowego bezrobocia wywołanego wirusem popełniłem filmik z narracją i z tłumaczeniem na bardziej powszechny język. Mam wątpliwości, czy nie lotom pokazywać filmiki paralotniowe. Patrzą na to samo, ale widzą zupełnie coś innego. Zadają nam pytania, które dla nas są kłopotliwe. Lub robią dziwne komentarze. Oto kilka przykładów. A tutaj trzech kumpli startuje dla jaj za wyciągarką. Pilot się zastanawia, jaka będzie prędkość oderwania tego ostatniego. A nielot pyta. Tych trzech, to tak zawsze razem? No wiesz. Kolega pilot. Wow, ale bajzel. Widać, że pierwszy raz na tym glajcie. Przeciągnąłeś dwa razy, a nielot mówi. Jaka technika? Jak długo się takiego czegoś uczysz? A tu mojej domowej roboty nawigacja przełączyła się w tryb czytnika e-booków, co zniweczyło kluczowy przeskok doliny tego dnia. A nielot mówi, ty wiesz co, podeślij mi taki wygaszacz ekranu. Mówię nielotowi, patrz jakie przejście, kropi, zero lądowisk, las i kamory. A ona, skarbie, a ile kosztowałby domek w tej dolinie? Wiem, widzisz tam nad butem, ogromny, 2,5 kilometra, gdybym wpadł w takiego Das de Villa, a nie lot. Ta. A gdzie kupujesz te buty?